się, to Dominika Marzec. Moim dzisiejszym gościem jest Piotr Ludwin. Witam bardzo serdecznie. Piotr jest barberem. Opowie nam o tworzeniu własnej działalności, o otworzeniu swojego barbershopu. Opowie. Piotr, pierwsze pytanie do ciebie. Co wpłynęło na chęć otwarcia własnego biznesu? Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim co wpłynęło na to, to jest nasza pasja. To, że nasza praca jest po prostu naszą pasją. I przede wszystkim już chęć takiej, myślę, wolności tego, żeby można było robić to, co chcemy, wprowadzać te usługi, które chcemy, żeby u nas mężczyzna, który przyjdzie do nas, żeby mógł się poczuć zrelaksowany, odprężony, żeby po prostu poczuł fajną po prostu atmosferę. Dlatego że też chcieliśmy założyć miejsce, które będzie mu to wszystko dawało. Bo wiem, że mam tak zgraną ekipę, że wszystko mu to możemy dać. Rozumiem, że wszystko wynika z twojego hobby i zainteresowań, pasji. Tak, to jest już połączone, praca już połączyła się z pasją, znaczy pierw pasja już potem stała się pracą, więc po prostu tutaj jak najbardziej idę w to dalej, także tylko się rozwijać pod tym kątem. A jak jest w przypadku inwestycji, nie tylko inwestycji pieniędzy, ale również czasu? Czy tak ogólnie trzeba dużo zainwestować? Mówimy pierw o czasie czy o pieniądzach? O pieniądzach. O pieniądzach. To znaczy nie chcemy tutaj rzucać jakimiś konkretnymi liczbami i nie chcę tego robić, bo dla niektórych inwestycja 1000 zł to jest dużo, dla niektórych inwestycja 100 tysięcy to jest dużo. Na pewno inwestycja jest, tylko jaki ty lokal sobie wybierzesz, jaki znajdziesz, to już będzie zależało tylko i wyłącznie od ciebie. Ja myślę, że znaleźliśmy fajne miejsce, gdzie ma świetną lokalizację. Nie przeinwestowaliśmy tego lokalu, gdzie jak ktoś wejdzie po prostu, to te, jak to się mówi potocznie, niektórzy tak mówią, że jak ktoś wejdzie, to te dolary po prostu ze ścian będą bić w niego i że on poczuje się po prostu jakby w dziwnym miejscu. To ma być salon, gdzie po prostu może przyjść gość, który zarabia 1 000 000 złotych rocznie, a może przyjść gość, który zarabia średnią krajową razy 12 po prostu, tak? I po prostu będą na tej samej płaszczyźnie. Także to jest salon tylko i wyłącznie dla wszystkich. A jak chodzi o ten czas, ja myślę, że przede wszystkim pracowaliśmy nad tym od wielu miesięcy. I trzeba już włożyć wiele czasu w spotkania różnego rodzaju, bo też trzeba nabyć tą wiedzę na początek. Potem jest szukanie, prawda, tego lokalu, tego wszystkiego. Ja myślę, że i tak mieliśmy bardzo okrojony czas ostatnio, bo zaczęliśmy działać w przeciągu 3 tygodni od znalezienia lokalu, po prostu remont, wyposażenie, wszystko. Tak się zmotywowaliśmy, że zrobiliśmy to po prostu w 3 tygodnie. Teraz już nam został ostatni tydzień, więc wszystko na 1 kwietnia już będzie zrobione. A z czyjej pomocy musieliście skorzystać w tej organizacji? Skąd nabywaliście taką najważniejszą wiedzę? Wiesz co, tutaj przede wszystkim mamy wiele płaszczyzn takich. Musimy wiedzieć przede wszystkim, jak to zrobić odnośnie form prawnych, tak? Czyli spotkaliśmy się z różnego rodzaju adwokatami, żeby nabyć po prostu tą wiedzę, różnego rodzaju księgowymi, tak samo różnego rodzaju biznesmenami, którzy już prowadzili swój biznes i też prosiliśmy ich po prostu o rady, jak to u nich wygląda, w jaki sposób oni sobie z tym wszystkim radzili. Jest to ogrom wiedzy, z którym tak naprawdę no my sami byśmy sobie nie dali rady, tak? Więc tutaj każdy, kto coś chce zacząć, no musi posiadać taką wiedzę. My na szczęście wiedzieliśmy pod kątem barberingu, już mamy tą wiedzę, więc tylko i wyłącznie możemy tutaj wprowadzać nasze pomysły, więc tutaj już było na tej płaszczyźnie bardzo dobrze, ale wiedza odnośnie spółek, różnego rodzaju inwestycji, finansów, podatków, to przede wszystkim to jest najważniejsze, żeby ci cały twój biznes świetnie prosperował, bo jeżeli konstrukcja tego biznesu będzie bardzo dobra, no to potem tylko i wyłącznie zrobić tak, żeby ci klienci do nas przychodzili. Powiedz mi, jak u ciebie jest z doświadczeniem, ponieważ jakaś własna działalność na pewno wiąże się z zarządzaniem daną grupą i z taką ogólną, z takim ogólnym opanowaniem tego wszystkiego. Czy ty masz jakieś doświadczenie w tym zakresie? Wiesz co, ja przez ogólnie 5 lat prowadziłem swój własny zespół muzyczny. Mieć 6 osób w jednym zespole, połączyć to wszystko, to też jest wyzwanie.
ale tutaj w tym momencie doszła do nas jeszcze presja czasu. Bardzo mieliśmy stricte już termin, prawda? Czyli otwieramy 1 kwietnia, mamy 3 tygodnie i musimy to zrobić. Więc tutaj każdy z nas, cała nasza trójka, ja, Andrzej oraz Paulina, byliśmy zmotywowani do tego, żeby to otworzyć tego pierwszego. Były różne sytuacje, które naprawdę znajdowaliśmy się w ciężkich momentach, ale bardzo mnie cieszyło to, że potrafiliśmy w ciągu paru minut po prostu się ogarnąć, zgrać i po prostu działać. To było świetne, więc ja myślę, że pod kątem organizacyjnym jesteśmy bardzo dobrze zorganizowani. A jak wyglądał cały proces tworzenia? Czy to było na zasadzie, jesteśmy wszyscy zmotywowani, zaczynamy i co teraz? Szukamy lokalu, szukamy kogoś, kto nam pomoże, kto nas naprowadzi? Tak, to był w ogóle, to jest zawsze taki chaos. Nie wiesz, od czego pierwszego zacząć, więc wszyscy tutaj powiedzieli, tak, zaczynamy, działamy, no nie? I nagle wszyscy, no dobra, ale od czego? Więc trzeba sobie wtedy siąść, kartka, długopis i robimy po prostu ten plan, co po kolei, prawda? Musimy mieć pierwsze miejsce, tak? Czyli szukamy tego miejsca. Akurat nazwa cała wyszła z inicjatywy Pauliny. My z Andrzejem zainspirowaliśmy się logo z jednego z zespołów, który bardzo lubimy, także to była nasza inspiracja. Ale potem, tak jak mówię, organizacja, musimy znaleźć lokal, musimy mieć to i tak naprawdę cały biznesplan, znaczy biznesplan, cały plan działania mieliśmy rozpisany na kartkach. Każdy miał swoją strefę, w której był podzielony, byliśmy po prostu podzieleni, co dana osoba robi i myślę, że to było najważniejsze, bo jeżeli wszyscy będą robić na hura, że tak naprawdę w pewnym momencie wychodzi chaos, to z tego nic nie wyjdzie. Myślę, że najlepszym było właśnie to, że rozpisaliśmy sobie wszystko, podzieliliśmy swoje zadania, kto miał co robić i dlatego wyrabiamy się na 1 kwietnia właśnie. No właśnie z tego, co mówisz, łatwo domyślić się, że dobór osób do twojego zespołu nie jest przypadkowy. Co na to wpłynęło, że właśnie tworzycie takie mocne trio w całej organizacji i skąd czerpiecie motywację do działania? Znaczy przede wszystkim myślę, że to jest relacja między nami. Mamy świetną relację, mamy zaufanie do siebie i to jest na pewno jedna z płaszczyzn, która jest najważniejsza w tym, żeby coś stworzyć. Kolejną płaszczyzną jest to, że wiem, że Paulina, jak i Andrzej, oni są profesjonalistami w tym, co robią. Po prostu są świetnymi barberami, umieją naprawdę bardzo dużo, wykonują swoje usługi świetnie. Mają wielu stałych klientów. Poza tym kolejna kwestia, mamy świetne pomysły już na przyszłość, ponieważ już tak biznesowo troszkę wybiegliśmy sobie o 2 lata w przód. Tak naprawdę już mamy plan na te 2 lata do przodu. I to jest fajne, że my nie widzimy tylko tego, tylko i wyłącznie 1 kwietnia, otwarcie, a potem już sobie szczerzemy. Każde z nas ma po prostu tą motywację, żeby zrobić to miejsce jeszcze lepsze, czyli wprowadzać kolejne nowe usługi, które podwyższą po prostu te standardy, żeby barbershop nie opierał się tylko i wyłącznie na strzyżeniu tych włosów i strzyżeniu tej brody, żeby po prostu coś nowego weszło, tak jak wcześniej powiedziałem, żeby ten facet poczuł się zrelaksowany, ale jakie to będą usługi, na razie tego nie chcę mówić. Wszystko przyjdzie z czasem. Tak, mamy już wszystko opracowane, wszystkie składniki, wszystkie zabiegi, więc już będziemy to wprowadzać w przyszłości. Myślę, że w przeciągu 1-2 miesięcy. Na razie się skupiamy tylko i wyłącznie na szczerzeniu, ponieważ było wiele ogarniania teraz. Bardzo dużo w ciągu tych 3 tygodni się działo, więc priorytetem było otwarcie, skupieniu się na tych podstawowych usługach, żeby je wykonywać jak najlepiej tylko możemy, żeby osoby, które do nas przychodziły, miały fryzury, brody na jak najwyższym poziomie. A dopiero już w tym miesiącu, znaczy w kwietniu, bądź też w maju, już pomału będziemy sobie wprowadzać też usługi oraz będziemy tak samo ruszać z akademią, ponieważ tak samo otwieramy akademię. Na razie nie będę mówił, kto też będzie naszym szkoleniowcem, to już też na dniach wrzucimy na stronę, ale wiem, że się będzie działo. Czy twoim zdaniem własny biznes gwarantuje takie większe bezpieczeństwo niż praca na etacie? Wiesz co, praca na etacie ma swoje plusy i minusy, swój własny biznes ma tak samo swoje plusy i minusy. Jakby to powiedzieć,
Mi przede wszystkim praca na etacie nie wystarcza, ponieważ ja, jeżeli pracuję na etacie, czuję ten sufit, że chcę coś rozwinąć, a jednak nie mogę, ponieważ jest ktoś nade mną, kto jednak po prostu to blokuje. Dlatego jeżeli chcesz się rozwijać, masz swoje pomysły, jesteś osobą kreatywną, to zrób po prostu swój biznes, przynajmniej spróbuj. Nie wiem, jak to nam wyjdzie, mam nadzieję, że jak najlepiej, bo ponieważ każdy z nas ma pełną głowę pomysłów, ale jak chodzi o etat, to też nie jest tak, że będąc na etacie mamy gwarancję tego, że nikt nas nie zwolni, że tak naprawdę możemy sobie spokojnie przychodzić do domu i tutaj pracujemy sobie na spokojnie od 8 do 16. Ja kiedyś też miałem taką sytuację, że myślałem, że etat jest jak najbardziej bezpieczną formą, a przekonałem się jednak, że nie, więc to też zależy od wygody człowieka, bo jeżeli ktoś chce mieć takie tutaj spokojne życie, prawda, nie chce, że tak powiem, tutaj w jakiś sposób rozwinąć tego swojego biznesu, czy chce przyjść po prostu od 8 do 16, kończy pracę, chce mieć już święty spokój, to jak najbardziej jest to dla niego. Ja przynajmniej chcę w jakiś sposób się rozwijać, tak samo jak nasza trójka. Interesuje mnie bardzo kwestia konkurencji, ponieważ trochę tych barbershopów w większych miastach jest. Czy wy się tej konkurencji nie boicie? Wiesz, to tak jak wcześniej mówiłaś, że usługa jest dosyć popularna już w większych miastach. W Warszawie jest to bardzo rozwinięte. Tam jest już około chyba 150 w ogóle barbershopów w całej Warszawie. Tylko oczywiście Warszawa też jest większym miastem, mieszka tam więcej ludzi, więc to zapotrzebowanie jest po prostu większe. W Krakowie tak naprawdę mocno zaczęło się to rozwijać od roku, od 2 lat. Tak, rzeczywiście jest wysyp tych barbershopów. Ja ostatnio miałem te 3 tygodnie, gdzie poświęciłem się już tylko i wyłącznie Barber Family i tylko tutaj w to się angażowałem, także miałem też troszkę czasu takiego wolnego, ponieważ cały czas byłem w ruchu i też obserwowałem, jak to wszystko wygląda i czasami miałem wrażenie, że niektóre salony tak jakby po prostu troszkę zostały zamienione w barbershopy z salonu fryzjerskiego. Tak jakby to było po prostu robione na siłę w pewnym momencie, ponieważ tak jak powiedziałeś wcześniej, ta usługa jest dosyć popularna i część osób, które zakładają te barbershopy, czują, że to jest fajny biznes i rzeczywiście można na tym zarobić. Ale tak naprawdę jest to myślenie krótkoterminowe, bo jeżeli nie będziesz robić tego z serca, jeżeli nie znasz zapotrzebowania tego mężczyzny, który do ciebie przychodzi, jeżeli ty, biorąc go na fotel, uważasz, że na twoim fotelu siadają pieniądze, a nie klient, no to po prostu nie ma żadnego sensu. Tu trzeba włożyć w tą pracę serce, pomysły, tak żeby ten klient poczuł się doceniony. My w pewnym momencie też u nas zatarło się klienta kumpel. Do nas też już część po prostu klientów kiedyś przychodziło, teraz już przychodzą kumple do nas. I to jest bardzo fajne, bo tworzymy razem z nimi fajne relacje i też dbamy o to, żeby fajnie wyglądali, żeby jak przyjdą do nas, żeby się fajnie poczuli, bo wiemy też, że przychodzi do nas wielu ludzi, którzy są biznesmenami, są też zestresowani i po całym dniu przychodzą do ciebie i mówią: kurczę, to była ta godzina, gdzie rzeczywiście mogłem zapomnieć o wszystkim, zrelaksować się i dzięki wielkie ci za to. Więc tak jak powiedziałem, wiesz co, jeżeli będziesz to robić z sercem, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby tutaj jakoś tylko i wyłącznie się wypromować, pokazać ludziom, że jesteś. Tylko i wyłącznie to. Wobec tego skrócenie dystansu i najwyższa jakość usług jest kluczem do sukcesu. Zdecydowanie najwyższa jakość usług, ale też tak jak ci powiedziałem, obserwując te barbershopy, w pewnym momencie tak naprawdę widzę, że wszystko stanęło w jednym punkcie. Wszystko stanęło na tym samym poziomie. Nie ma takiego wow, gdzie rzeczywiście jakiś salon się pokazał z jakiejś takiej innej strony, czy ze strony wyglądu, czy ze strony takiej usługowej. Tak naprawdę wszystko stanęło na jednym poziomie po prostu. Powiedz mi, Piotr, czym różnicie się od innych salonów? Dlaczego ktoś powinien skorzystać właśnie z waszych usług?
przede wszystkim podejściem do klienta. My dla klienta po prostu jesteśmy jak kumple, tak? Znaczy u nas w ogóle Barber Familia, sama ta nazwa mówi, że u nas jest rodzinna atmosfera, a klient ma po prostu przyjść, poczuć fajną atmosferę, odprężyć się u nas i nawiązuje z nami bardzo fajne relacje. Tak jak powiedziałem, nie tylko tym się będziemy wyróżniać, ale tak samo usługami, które już stopniowo zaczniemy, jak ci wcześniej powiedziałem, będziemy wprowadzać do nas, do salonu, także nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do tych strzyżeń, do tych brud, tylko i wyłącznie, ale tak samo te strzyżenia i brudy muszą być na jak najwyższym poziomie. No ja sobie nie wyobrażam, żeby tak samo zatrudniając nowe osoby, które u nas będą, chcemy, żeby nie tylko były brane do naszej ekipy pod kątem tutaj umiejętności, ale tak samo charakterów. Żeby mogły razem z nami się dogadywać, żeby ta współpraca była świetna. Ponieważ jeżeli atmosfera w pracy będzie świetna, tak samo klient to zauważy i po prostu on będzie tu chciał przychodzić nie tylko, żeby się ostrzyć, ale żeby z nami pogadać, pośmiać się. I to jest właśnie najważniejsze. Myślisz, że z czego może wynikać pojawienie się tylu barbershopów na rynku? Wiesz co, na pewno zapotrzebowanie, bo teraz przede wszystkim mężczyźni o siebie coraz bardziej dbają. Nie chcą już mieć takich standardowych fryzur, prostych po prostu. Chcą mieć, no wyglądać świetnie. Tak samo pod względem klimatu. Chcą przyjść do miejsca typowo męskiego. Nie chcą przyjść chyba już tak z tego co słyszałem do salonu damsko-męskiego, gdzie obok pani sobie robi jakieś strzyżenie czy też farbę. Oni chcą po prostu poczuć klimat, pogadać z nami. Ale też przede wszystkim, wiesz co, to co wcześniej powiedziałem, niestety jest ta ciemniejsza strona tego, że niektórzy poczuli, że z tego jest fajny biznes, bo rzeczywiście jest z tego biznes, fajny, ale jeżeli ty to będziesz robić, tak jak wcześniej powiedziałem, masz zajawkę, masz pasję do tego, to wyjdzie, a jeżeli tylko myślisz i wyłącznie o tym, a założę sobie barbershop, bo z tego są pieniądze, nie ma sensu. To kompletnie po prostu nie ma sensu, bo też problem w tym jest, że niektóre barbershopy się otwierają to ludzie, którzy po prostu nie są związani z tą branżą, nie wiedzą w ogóle kompletnie o co chodzi i chcą to rozwijać, ale nie wiedzą po prostu jak, oni nie wiedzą jak to działa, prawda? To tak jakbyś, nie wiem, ty sobie założyła restaurację brazylijską, no nie? Kuchnia brazylijska, ale ty się nie znasz kompletnie na tym. Bo na przykład uważasz, że nie ma kuchni brazylijskiej w Polsce, a ja ją zrobię. I teraz na przykład szukasz jakiegoś kucharza z Brazylii, który to zaczyna robić, ale on ci mówi, że potrzebuje tych składników, takich składników. No a ty tak naprawdę nie wiesz o co chodzi, no nie? I ty nie znasz się na tym. Więc problem w tym, że otwierają to ludzie, którzy się nie znają, nie są w tej branży. Najważniejsze jest to, żeby według mnie najlepsze, kiedy po prostu szefami czy założycielami danej firmy, danego salonu są ludzie, którzy już pracują w zawodzie albo pracowali. Więc to jest najważniejsze, ponieważ oni się znają, wiedzą jakie potrzeby ma facet i jakie potrzeby ma pracownik. Co on potrzebuje do tego. To jest najważniejsze. Tak samo są takie barbershopy, tak samo w Krakowie, gdzie na przykład te kontury czy golenie robi się trymerem. I facet, który przychodzi do tego barbera, on chce poczuć czasami tą brzytwę po prostu. Więc według mnie tak samo barber no, musi umieć posługiwać się brzytwą. Myślisz, że z czasem stanie się tak, że do salonów fryzjerskich będą przychodziły tylko kobiety, a większość, może nie większość, ale tą połowę rynku na pewno zajmą barbershopy, bo mówi się, że zadbany mężczyzna chodzi do barbera. Tak, teraz się tak utarło, że to jest modne. Wiesz co? Według mnie to by było bardzo dobre. To by był świetny pomysł, żeby mężczyźni chodzili do jednego salonu, kobiety do jednego, ponieważ wtedy osoby, które to robią, skupiają się po prostu na swojej pracy jak najlepiej. Bo według mnie fryzjer, który jest fryzjerem damsko-męskim, nie wykona tak dobrze usługi, jak ta osoba, która codziennie się na tym skupia i rozwija się codziennie w danej tematyce. Czy to w strzyżeniach damskich, w koloryzacjach damskich, czy na przykład we fryzjerstwie męskim. Ja już słyszałem takie pomysły, gdzie są na przykład stworzenie salonu, który będzie się tylko i wyłącznie skupiał na koloryzacjach i stworzenie salonu, gdzie będą się skupiali tylko i wyłącznie na strzyżeniach damskich. W ogóle powstał w Warszawie barbershop w cudzysłowie, gdzie przyjmuje kobiety jak i mężczyzn.
Właśnie więc... miałam pytać, jak to wygląda wśród barberów? Czy kobieta nie może przyjść do barbera? Nie, znaczy u nas, wiem, że w Krakowie jest barber, gdzie kobiety rzeczywiście nie mają wstępu, ale my jesteśmy jak najbardziej, no kobieta z nami pracuje, także my musimy być otwarci na kobiety. Także nie, no akurat nie ma tutaj problemu, żeby kobieta przyszła, posiedziała, napiła się tej kawy, tylko rzeczywiście jest to miejsce dla mężczyzny. Jak on przychodzi do nas z kobietą, to ta kobieta zostaje w tym miejscu, w tej poczekalni, on siada na fotel i to on decyduje po prostu, jak ma wyglądać. Wracając do tego barbershopu w Warszawie, no barbershop, czyli fryzjer męski, więc nie rozumiem, jak mógł powstać barbershop, gdzie przyjmuje kobiety, jak i mężczyzn. No dziwne, ale w każdym bądź razie, jeżeli tak chcieli, no to tak zrobili. Nie wypowiadam się na ten temat, ale tak jak powiedziałem, my nawet jesteśmy otwarci na zwierzęta, także do nas przychodzą różnego rodzaju pieski, nie ma z tym żadnego problemu. Miło słyszeć, że pełna otwartość, nasi słuchacze też na pewno jeszcze bardziej poczuli się zachęceni. Generalnie fryzjerstwo jest bardzo szeroką dziedziną, więc tutaj podział na takie kategorie myślę, że jest jak najbardziej w porządku i że faktycznie może czynić ten zawód takim bardziej konkretnym jeszcze, bo jak mówimy fryzjerstwo, no to tutaj się nam po prostu w głowie pojawia tyle myśli. Farbowanie włosów, strzyżenie, a fryzjerstwo to też, tak jak wspomniałeś, ogólny zarost, czyli broda. Można podpiąć. Zdecydowanie. W tym momencie to już chyba sztuka, bo też fryzjer, barber dzielą się po prostu na rzemieślników, jak i po prostu artystów. Kiedyś się utarł taki schemat, że na fryzjera poszła osoba, która tak już naprawdę ani nie poszła do liceum, ani nie poszła do technikum, więc a dobra, pójdę sobie na fryzjera do zawodówki. W tym momencie jest to naprawdę bardzo fajne, że ludzie do tego zawodu podchodzą przez pryzmat pasji, że oni chcą to robić. Znam jedną adwokatkę, która zaczęła się uczyć w jednym z akademii w Krakowie. Byłem ostatnio na szkoleniu. Właśnie szkoleniowiec nam opowiada, słuchajcie, kurczę, przyszła do nas adwokatka, zarabiała mnóstwo pieniędzy, ale ona powiedziała, że już ma tego dość i idzie do fryzjerka. I naprawdę, i to jest bardzo fajne, że ktoś chce zmienić swoje życie, że chce się stać osobą o wiele bardziej kreatywną, bo dla mnie to jest fryzjerstwo świetna dziedzina pod kątem kreatywności. Można się tam wyżyć. Dla mnie jest to, jak siada u mnie pan na fotelu, to dla mnie to jest jak malowanie. Oczywiście też musi być ten materiał, bo czasami tego materiału na głowie nie ma, ale dla mnie jest to jak malowanie. Naprawdę wtedy się odprężam. Czasami po prostu nie rozmawiamy z klientami, bo czasami klient po prostu chce usiąść, odpocząć sobie. I to jest dla mnie fajne takie podczas strzyżenia odcięcie się od wszystkiego. To jest bardzo fajna opcja wtedy. Idealne przykłady na to, że od pasji nie da się uciec, a przekładając ją na życie zawodowe, no to chyba największa satysfakcja. Tak, tak. To jest fajne, tylko wiesz co, to też trzeba rozgraniczyć, bo w pewnym momencie, jeżeli ty też zaczniesz pracować zbyt wiele, myślę, że to nie ma sensu. Myślę, że góra to jest 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, tak żebyś ty chciała przychodzić na drugi dzień do pracy, żeby ta twoja pasja po prostu nie przechodziła się wypalenie zawodowe, bo jak już wtedy będzie wypalenie zawodowe, to jest najgorsze, co może być, ponieważ wtedy już tam nie będzie nam to sprawiało radości z tego, co robimy. Piotr, czy chciałbyś jeszcze coś dodać na zakończenie? Myślę, że chyba zaproszenie do nas, do Barber Family, Barbershop and Academy. Znajdujemy się na ulicy Legionów Józefa Piłsudskiego 17 w Podgórzu. Słuchajcie, wpadajcie, świetny klimat, świetni barberzy, świetni ludzie. Mam nadzieję, że zadowolimy was poziomem strzyżeń, ogarniania waszych brud. Tak samo już za niedługo wprowadzamy świetne usługi. Także myślę, że warto do nas przyjść, wypić fajne piwo, dobrą kawę z rana i tylko i wyłącznie, żebyście do nas wpadali.